Dzień dobry, witam serdecznie na posiedzeniu naszej Komisji Nadzwyczajnej do spraw zmian w kodyfikacjach. Porządek obrad został Państwu przedstawiony. Jest kwestia tutaj rozpatrzenia wniosku o skierowanie do podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego rządowego projektu ustawy o zmianie ustawy Kodeks postępowania cywilnego oraz niektórych innych ustaw, druk nr 2615. Od razu sygnuję w prologu swojego wystąpienia, że jest też potrzeba uzupełnienia składu osobowego podkomisji stałej do spraw nowelizacji prawa cywilnego i dlatego też wnioskuję o to, żeby uzupełnić dzisiejszy porządek obrad o ten punkt i jednocześnie będę prosił panią poseł Aleksandrę Szczudło o łapiak o dokoptowanie się do tego składu. Ale szanowni państwo, to tak sygnalnie. Witam jeszcze raz serdecznie. Witam przedstawicieli Ministerstwa Sprawiedliwości. Stwierdzam oczywiście kworum. Jeżeli nie ma żadnych uwag, przeciwności do zgłoszonego przeze mnie porządku obrad, pozwolę sobie przejść rychle do rozpoznania. Zatem przechodzimy do punktu pierwszego, rozpatrzenie wniosku o skierowanie do podkomisji stałej tegoż projektu. Czy ewentualnie jest wola, żeby skierować do podkomisji? Widzę, że nie ma żadnych oponentów, zatem przekazujemy bez głosowania, rozumiem, że jest tutaj zgoda wszechstronna do podkomisji. Bardzo dziękuję i uzupełnienie składu osobowego podkomisji. Czy pani poseł Aleksandra Szczudło wyraża łapiak? Przepraszam emocje, proszę mi wybaczyć, jeszcze nie zaktualizowałem nazwiska, więc... Z uwagi na fakt, że obecny uprzednio pan poseł Janusz Kowalski został z uwagi na oczywistą sytuację związaną z przepisami ustawy o wykonywaniu mandatu posła i senatora, jak również regulaminu, no, siłą rzeczy jest taka potrzeba, więc myślę, że tutaj to nie wywołuje żadnych kontrowersji. Dobrze, zatem bardzo dziękuję pani poseł Aleksandrze Łapiak i życzę dobrej misji tej nowej podkomisji. Bardzo serdecznie dziękuję, zatem zamykam obrady. Dziękuję, życzę miłego dnia.